Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Gromadzimy się w tę niedzielę w uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata, tutaj w kościele Świętego Klementa w Chicago, aby razem nie tylko świętować obecność Chrystusa, Króla Wszechświata w naszym życiu, ale byśmy uczestnicząc w Jego Królestwu budowali to Królestwo w każdym miejscu, gdzie my mieszkamy, w naszych rodzinach, w naszych okolicach, w naszych krajach. Razem na początku tej Eucharystii poprosimy, aby Chrystus okazał nam łaskę swego miłosierdzia i pozwolił nam zbliżyć się bliżej ku sobie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, chwała Twoja, Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który płacisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pozostawiłeś wszystko podać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata. Spraw, aby całe stworzenie wyswobodzone z niewoli grzechu Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan Bóg. Oto ja sam będę szukał swoich owiec i będę sprawował nad nimi pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. Ja będę sam pasł moje owce i ja sam będę je układał na legowisku, mówi Pan Bóg. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał.
będę pasł sprawiedliwie. Do was zaś, owce moje, tak mówi Pan Bóg. Oto ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, Chrystus zmartwychwstał jako pierwocinę spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwociny, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. A gdy już wszystko zostanie mu poddane, wtedy i sam syn zostanie poddany temu, który synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Z wami. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy Syn Człowieczy przyjdzie w chwale swojej, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały
i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody. On podzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie. Pójdźcie, błogosławieni u mojego Ojca, wejdźcie w posiadanie królestwa przygotowanego dla was od założenia świata, bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i karmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Ciebie, lub nagim i obszedzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przeszliśmy do Ciebie? A król im odpowie: Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie służyliśmy Tobie? Wtedy król mi odpowie: Zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych moich braci i sióstr najmniejszych, mnieście nie uczynili. I pójdą ci w wieczną karę, a sprawiedliwi do życia wiecznego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Przez ostatnie 3 tygodnie Kościół zaprosił nas na refleksję nad 25 rozdziałem Ewangelii Świętego Mateusza. W naszej refleksji nad tym rozdziałem Chrystus użył 3 różnych opowieści, które przed Jego męką, śmiercią i zmartwychwstaniem mówią o czym Chrystus chce, abyśmy myśleli, co jest Jego duchowym testamentem. Pierwszego tygodnia Chrystus na samym początku 25 rozdziału mówi nam o mądrych dziewicach, które mają pełnię oleju. Olej symbolizuje wiarę. Chrystus chce, abyśmy my zawsze wzrastali w naszej wierze. W następnym tygodniu potem słyszeliśmy o talentach, o Chrystusie, który chwalił tych, którzy nie tylko przyjęli talenty od Pana Boga, ale zaczęli ich używać, a poprzez to przynieśli jeszcze więcej przed sąd ostateczny. Chrystus mówi, że nasza wiara nie tylko jest nam dana, abyśmy my sami ją używali, ale po to, abyśmy także nie oddzielili się z innymi, szczególnie nasi rodzice, czy ci, którzy opiekują się i formują dzieci, mają ważne zadanie do tego, aby podzielić się z nimi naszą wiarą. I ostatecznie w dzisiejszej Ewangelii pytamy, w jaki sposób my możemy dzielić się wiarą. Jak to praktycznie zrobić? Chrystus mówi, to jest dość proste. Byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, daliście mi pić. Byłem przybyszem, przyjęliście mnie. Byłem nagi, przyodzialiście mnie. Byłem chory, odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Chrystus mówi, że nasze przyjęcie wiary i nasze wypełnienie wiary naszym życiem jest w naszym stosunku do naszych braci i sióstr, którzy potrzebują miłosierdzia i naszego miłosiernego wspomożenia ich. Każdej każda z nas. My rozpoczynamy ofiarę eucharystyczną od tego, aby Chrystus okazał nam swoje miłosierdzie. Przychodzimy przed Chrystusa, grzesznicy, i prosimy, aby Chrystus przekazał nam łaskę swojego miłosierdzia. I mamy to oczekiwanie, że Chrystus nie powie nie do każdego i każdej z nas, że Chrystus zawsze powie: ja wam odpuszczę wasze grzechy, ja was rozgrzeszę, okażę wam swoje miłosierdzie. Chrystus mówi: wy, którzy otrzymujecie zawsze miłosierdzie ode mnie, wy też musicie być miłosierni względem innych. Więc prośmy, aby w tą uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata, każda i każdy z nas, abyśmy my znaleźli siebie bardziej miłosiernymi w stosunku do naszych rodzin, do naszych bliskich, ale także do tych, którzy najbardziej potrzebują naszego wsparcia.
Wypełnieni oczekiwaniem naszego zjednoczenia z Chrystusa w Eucharystii, teraz wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i ze sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. W to uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata, teraz przynieśmy nasze modlitwy i potrzeby. Módlmy się za Kościół, aby prowadził nas do Ojca Niebieskiego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby ją Bóg zachował od wszelkiego zła. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za ludzi zamożnych, aby byli otwarci na potrzeby ubogich braci. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych zmarłych, aby Bóg w swoim miłosierdziu dał im wieczny odpoczynek. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, abyśmy godnym postępowaniem podobali się Bogu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże Ojcze Miłosierdzia, wysłuchaj modlitwy swojego Kościoła, wspomagaj nas w naszej pielgrzymce. Do Ciebie prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiary z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Amen. Panie nasz Boże, składamy Tobie ofiarę pojednania i pokornie Cię błagamy, aby Twój Syn udzielił wszystkim narodom darów jedności i pokoju, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan z wami i z duchem Twoim w górę serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący i Wieczny Boże. Ty namaściłeś olejem wesela jednorodzonego Syna Twojego, naszego Pana Jezusa Chrystusa, na wiekuistego kapłana i Króla Wszechświata, aby dopełnił tajemnicę odkupienia rodzaju ludzkiego, ofiarując siebie samego na ołtarzu krzyżu jako niepokalaną ofiarę pojednania. I aby, poddawszy swojej władzy wszystkie stworzenie,
przekazał nieskończonemu majestatowi Twojemu wieczne i powszechne królestwo. Królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i królestwo pokoju. Dlatego teraz z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy zjednoczeni przed Tobą i z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary. Moc Twojego Ducha, by stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając podał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, ten chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem, Franciszkiem, naszym biskupem, Błażejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi. Daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzico, Dziewico Maryjo, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Piotrem i Pawłem, ze świętym Klementem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wy
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyś się zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. My wierzymy, że to jest Chrystus, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nas posiłeś chlebem dającym życie wieczne. Spraw, abyśmy z radością byli posłuszni Chrystusowi, Królowi Wszechświata i mogli z Nim żyć bez końca w Królestwie Niebieskim, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.